Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa, witam naszego gościa, senator Jan Filip Libicki z PSL-u Koalicji Polskiej. Jest Państwa i moim gościem. Witam Pana senatora, dzień witam dobry, Państwa. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Młody stażem w PSL-u, bo 16 października miną 3 lata, ale już nie młody wiekiem, bo poza połową, nawet gdyby prognozować, dla mnie długie życie. Państwo już się przyzwyczaili do tego, że z reguły witałem pana senatora słowami młody działacz PSL-u, ale po ostatniej reprymendzie, którą dostałem, a pan senator był uprzejmy jej tylko na miastkę w tej chwili zrobić, jestem już ostrożny w tym, co mówię a propos działalności pana senatora w PSL-u, chociaż powiem szczerze, ten zwrot młody działacz PSL naprawdę przylgnął mi tak jakoś do pana i tak serdecznie go zawsze używałem. Nie, on nie przeszkadza, tylko chodzi o to, że z każdym miesiącem jestem już starszym działaczem PSL-u. Panie senatorze, jak się ma 70, przepraszam, jak się jest z 71 rocznika, to wcale się nie jest starym, jest się wręcz w pełni sił witalnych, chce się żyć, ma się plany polityczne. Z połową życia, proszę pana. Oj, z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Panie senatorze, pan wie, jak to jest z tym prawdopodobieństwem. Prawdopodobnie, jak się idzie na spacer z psem, to ma się ile łap? Zdaje się, że trzy. Wychodzi chyba, tak? Statystycznie. Prawdopodobnie. No a na trzech nóg ani łap nikt z nas nie ma. Panie senatorze, ja pozwoliłem sobie na taki troszeczkę wywód i taką troszeczkę być może luźniejszą formę zaanonsowania pana, ponieważ pan jest na liście osób, które już się powinny szczepić, a może już się pan zaszczepił? Nie, ja się jeszcze nie zaszczepiłem. Ja się zaszczepię w przyszłym tygodniu. Moja kolejka wiekowa dopiero w tym tygodniu ruszyła, więc też i no, panie senatorze, nie było wcześniejszej możliwości, żebym legalnie się zaszczepił. No, ma pan pełną możliwość legalną zaszczepienia się, tym bardziej, że są nowe rozporządzenia. Jeżeli zostaje szczepionka, śmiało pan wali do punktu i tę szczepionkę przyjmuje. Poza tym rocznik 71, 73 to jest, zdaje się, z dziś na jutro albo z jutra na pojutrze, jeżeli mnie pamięć nie myli. To tak a propos do swojego. Dzisiaj pan prezydent Duda się zarejestrował, a on jest o rok młodszy ode mnie. No proszę, czyli rocznik 72. Tak jest. No, czyli pan senator mógł się już wczoraj zarejestrować. Rozumiem, tak, że pan. W przyszłym tygodniu zaszczepiony. No, czyli rozumiem, że pan senator się zarejestrował, tematu i terminu nie przespał. Skoro pan już mówi o szczepieniu w przyszłym tygodniu. Nie, ja już mam skierowanie od lekarza. No wszystko proszę, no idzie jak dłużej i bardzo dobrze. Dobrze, będzie to prawdopodobnie w czwartek. Dobrze, żeby z mała 10 milionów Polaków już się zaszczepiło? Dobrze, oczywiście, że dobrze. Oczywiście ja uważam, że jak najwięcej Polaków powinno się zaszczepić, bo mam nadzieję, że dzięki temu wrócimy do normalności pewnej. No oczywiście to nie jest tak, bo dzisiaj są imieniny i Wojciecha, i Jerzego, więc rozmawiałem z pewnym lekarzem o imieniu Jerzy, który pracuje na oddziale covidowym i mówi, że ma przypadki niewielką liczbę, ale takich osób, które się zaszczepiły, a mimo to trafiły do szpitala nie z tytułu szczepionki, tylko chyba z tytułu tego, że ta szczepionka nie zadziałała. To są oczywiście jakieś ślady. Panie senatorze, ale żeby była sprawa jasna, ta szczepionka nie czyni z nas nieśmiertelnych. Ale ja to chciałem powiedzieć. Ta właśnie szczepionka powoduje, że łatwiej przechodzi się, łatwiej się znosi to choróbsko. Chodzi mi tylko o to, że jednak jest jakiś niewielki procent osób, które po przyjęciu tej szczepionki przechodzą ten COVID ciężko. No ale jest rzeczą oczywistą, że szczepionka w bardzo daleko idącym stopniu chroni przed zachorowaniem i dlatego jak najwięcej Polaków i jak najwięcej ludzi powinno ją przyjąć. Skoro prezydent Andrzej Duda już się zgłosił do szczepienia, to co powinien to zrobić w świetle i błysku kamer reflektorów? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, są różne szkoły. Mnie się wydaje, że robienie tego w świetle reflektorów miało sens wtedy, kiedy były jakieś wątpliwości co do tego, czy się szczepić. Wydaje się, że jednak z każdym dniem coraz więcej Polaków przekonuje się do szczepień, więc być może takie posunięcie, że znane osoby robią to w świetle kamer, nie jest już w tej chwili potrzebne.
ale ja nie wiem, jaka jest ta proporcja tych ewentualnych szczepieniosceptyków. No miejmy nadzieję, że spada, że jeżeli mamy wracać do normalności, takie zapowiedzi są, że ta normalność może nastąpić szybciej, aniżeli nam się wszystkim wydaje, no to daj Boże, żeby tak rzeczywiście było. Do polityki twardej chciałbym przejść, ale też czerpiąc z doświadczenia pana senatora, ponieważ pan senator w paru partiach już był w swoim życiu krótkim. 8. Oj, tam 8. No pan senator jak zwykle skrupulatny, ja powiedziałem kilku. Jak Poznaniak, no. No wiem, rozumiem. Między innymi w PiS-ie. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższą niedzielę będzie miało miejsce spotkanie na Nowogrodzkiej liderów Zjednoczonej Prawicy. Pan studzi emocje i zapały kolegów z PSL-u chociażby co do wcześniejszych wyborów, czy nie za bardzo? Znaczy, proszę pana, znaczy mnie się przede wszystkim wydaje, że tych wcześniejszych wyborów nie będzie. Raczej, bo przede wszystkim pierwsza rzecz jest taka, że z jakichś powodów dla mnie nieznanych pan premier Gowin się dosyć jasno określił, że do końca tej kadencji będzie w tej większości Zjednoczonej Prawicy. Znaczy pan premier Gowin użył takiego fajnego określenia i mówi, że jedyna koalicja, która w tej chwili wchodzi w grę, to jest koalicja Zjednoczonej Prawicy. A jeżeli jakaś alternatywa dla tej koalicji, bo przecież nie ukrywajmy, opozycja mamiła pana premiera Gowina, czy to stanowiskiem marszałka Sejmu, tudzież premiera rządu technicznego, choć PSL chciał Władysława Kosiniaka-Kamysza, to premier Gowin powiedział albo Zjednoczona Prawica, no, albo wcześniejsze wybory. No więc ja bym powiedział, że te, uważam, że te wcześniejsze wybory będzie bardzo trudno zrobić, tak? Bo albo jest, bo tak naprawdę można to zrobić w trzech wariantach. Albo przegłosować samo rozwiązanie parlamentu większością 2/3 głosów. Ja oczywiście jako senator nie będę tego głosował, ale bym był tutaj ostrożny, bo z jakiej racji mamy, że tak powiem, jeśli to rząd by proponował, mamy tutaj rządowi, że tak powiem, ułatwiać niewywiązanie się z kontraktu z Polakami, który zawarł na 4 lata. To jest pierwszy wariant. Z takiej racji chociażby, że przecież non-stop słyszę nawoływania chociażby ze strony Platformy Obywatelskiej, że my byśmy to zrobili lepiej, my to widzimy, dobrze, my to ja mamy. Ja jestem w Platformie Obywatelskiej i z mojej strony nie słyszał pan takich nawoływań. No oczywiście, że nie. Chociaż no przyznajmy, właśnie, więc... że pan senator był uprzejmy również być i w Platformie Obywatelskiej. Ale oczywiście, no wie pan, byłem w prawie wszystkich partiach, które są dzisiaj w parlamencie. No oprócz więc... SLD, panie senatorze, no nie przesadzajmy. Oprócz SLD, tak, to prawda. I mogę powiedzieć tak, więc ja bym był sceptyczny, uważam, że więc pierwszy wariant z mojego punktu widzenia jest raczej mało prawdopodobny. Drugi wariant to jest nieuchwalenie w terminie budżetu, no ale to w takim razie możliwe byłoby przy końcu roku albo na początku przyszłego roku. No i trzeci wariant to jest zmiana premiera w tak zwanych trzech krokach, czyli że nie uda się w trzech krokach wyłonić następcy Mateusza Morawieckiego. To jest ryzykowne, bo a nuż, a widelec, w którymś z tych kroków ukształtuje się jakaś większość bez Prawa i Sprawiedliwości, więc myślę, że na ten krok to Prawo i Sprawiedliwość w ostatniej kolejności by się zdecydowało. Czyli rozumiem, że co, studzi pan zapały i emocje, mówi panowie, poczekajmy spokojnie, bez nerwów. Nie ma się co afiszować, bo i tak nic z tej naszej rewolucji nie będzie. Znaczy nie wiem, o jakiej rewolucji pan mówi, jak pan będzie łaskaw sprecyzować. No, sprecyzuję, no czytam chociażby na Onecie artykuł Kamila Dzióbki, pana redaktora. Bądź co bądź, pan redaktor bardzo zaprzyjaźniony z Platformą Obywatelską, między innymi z pewnym senatorem, pan go pewnie kojarzy. I artykuł zatytułowany jest w sposób następujący. Walka na szczury i plotki o partyjnym przewrocie, co dzieje się w PO. A nie, no to jest jakby inna... No jak inna historia? Przecież ona się wpisuje w tę całą narrację. Dobrze, Platforma ma problem nie... sama ze sobą, a próbuje szukać problemu czy dla całego kraju, czy dla PSL-u, czy na przykład Borys Budka w jednym z wywiadów objawia się jako ten namazaniec niemalże boski, który mówi, że został powołany po to, żeby powstała koalicja 276. Dobrze, proszę pana, ale to w tej chwili rozumiem, że schodzimy z tematu wcześniejszych wyborów i wchodzimy na temat
sytuacji w Platformie Obywatelskiej. No tak, ja ale to jest, panie senatorze, to jest chyba jedno z drugim powiązane, bo jeżeli partia, która ma problem sama ze sobą i ze swoją tożsamością, i ze swoim przywódcą, do tego wszystkiego została już sondażowo pokonana przez Szymona Hołownię i jego Polskę 2050, notabene imienia i nazwiska Szymona Hołowni, no to coś dzieje się nie tak. Przegrany raczej nie dyktuje warunków gry tym, którzy zostali na polu gry, jak chociażby PSL, czy Szymonowi Hołowni, no coś to i nie. Czy, proszę pana, czy powiedzmy sobie szczerze, jeśli pan pozwoli, że ja się teraz wypowiem, to ja powiem po pierwsze tak. Osobą, która tutaj dyktuje warunki gry dzisiaj w życiu politycznym w Polsce, jest Jarosław Gowin. Bo to on ma największe zdolności koalicyjne i on ma klucze do ukształtowania nowej większości w parlamencie. Więc jeżeli mówimy o dyktowaniu warunków, to Jarosław Gowin ze swoimi kilkunastoma posłami, tak się życie ułożyło, jest tym, który może podyktować warunki każdej stronie tego politycznego sporu w Polsce. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga odnosząca się do sytuacji w Platformie. To chcę powiedzieć tak, ja od początku uważałem i mogę nawet wygrzebać z archiwum teksty na ten temat, które pisałem, że uważam, że z punktu widzenia Borysa Budki wystawienie w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego z punktu widzenia jego przewodniczenia Platformie było błędem. Dlatego, że powstała sytuacja, w której mamy z jednej strony jednego lidera Platformy, za którym stoją głosy członków Platformy, i drugiego lidera Platformy, za którym stoi 10 milionów głosów Polaków. No to w odbiorze wyborców Platformy, kto jest tym silniejszym liderem? Jest rzeczą oczywistą, że silniejszym liderem jest ten, który ma za sobą 10 milionów głosów Polaków, a nie ten, który ma kilka tysięcy głosów członków Platformy. I stąd się biorą te problemy. Wydają mi się one naturalne, no ale o tych problemach zadecydował Borys Budka w momencie, w którym zdecydował, że to nie on sam startuje na prezydenta, tylko że wystawia Rafała Trzaskowskiego. Nie czytając senatora Jana Filipa Libickiego, Włodzimierz Czarzasty tego błędu nie popełnił. Znaczy, ja bym powiedział tak. No inaczej, no, Włodzimierz Czarzasty wystawił takiego kandydata, którego wynik w sposób oczywisty nie jest dla niego konkurencją. Więc a wręcz przeciwnie, mobilizuje do dalszej systematycznej pracy. Oczywiście, więc w związku z tym moim zdaniem powinien się był Borys Budka przed decyzją personalną, to znaczy przed wycofaniem pani marszałek Kidawy-Błońskiej i wskazaniem, że tak powiem, Rafała Trzaskowskiego, powinien się był poradzić Włodzimierza Czarzastego. Chyba tego nie zrobił. Panie senatorze, to na koniec. Uważa pan, że Rafał Trzaskowski byłby dziś lepszym liderem Platformy Obywatelskiej, aniżeli Borys Budka, czy lepiej wrócić w Platformie do starego nowego, czyli do Grzegorza Schetyny? A może do Donalda Tuska? Proszę pana, ja myślę przede wszystkim tak, że no, w tym sensie na pewno te 10 milionów głosów, które zostały oddane na Rafała Trzaskowskiego, powoduje, że 10 milionów wyborców Platformy identyfikuje się z Trzaskowskim, a nie z Budką. Nie, panie pośle, panie senatorze, ale to doprecyzujmy, to nie było 10 milionów głosów Platformy Obywatelskiej. To było pewnie z 8 milionów albo z 5 milionów ludzi, którzy byli przeciwko PiS-owi. To nie były głosy za Rafałem Trzaskowskim, bo wcześniej ci ludzie głosowali czy na Hołownię, czy na Biedronia, czy na kogoś innego. Proszę pana, ale spora grupa, bardzo spora grupa tych, którzy głosują na Platformę Obywatelską, głosują na nią, ponieważ nie chcą PiS-u. I w tym sensie 10 milionów głosów wykonało pewną czynność, bo postawiło krzyżyk przy Rafale Trzaskowskim, a więc czują z nim pewien związek. Jako panie senatorze, to do brzegu, musimy stawiać kropkę. Kto byłby dziś najlepszy dla Platformy Obywatelskiej? Proszę pana, ja nie będę doradzał Platformie Obywatelskiej. I wiedziałem, że na koniec pojawi się uśmiech i to zastrzeżenie. Że jestem w PSL-u Koalicji Polskiej. Przynajmniej na dziś. Jestem młodym działaczem PSL-u, który ma lidera, którego przywództwa nikt nie podważa. Jestem z tego bardzo zadowolony. Senator Jan Filip Libicki, zadowolony jak zwykle. Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.